Zmiana Warty na poligonie w Bemowie Piskim. Dziś na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz odbyło się uroczyste przekazanie zmiany Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Przypomnijmy, że jej głównym zadaniem jest wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Około 800 żołnierzy armii amerykańskiej, brytyjskiej i rumuńskiej stacjonowało tu od końca marca. Teraz kolejne 6 miesięcy spędzą tu nowe pododdziały z tych krajów, do których dołączyło blisko 100 Chorwatów. To bardzo ważna chwila. Ten projekt zaczął się niedawno, bo tak naprawdę nieco ponad rok temu pracowaliśmy nad politycznymi rozstrzygnięciami w pocie czoła przed szczytem NATO, a żołnierze, nasi alianci, nasi żołnierze z 15 Brygady, całe nasze siły zbrojne udowodniły, że ten projekt można bardzo szybko wprowadzić w życie. Bardzo szybko te oddziały, które po raz pierwszy ze sobą się zetknęły, osiągnęły gotowość bojową, przeszły wiele istotnych ćwiczeń, rozwinęły interoperacyjność i bardzo istotnie przyczyniają się do podniesienia poziomu odstraszania, a więc poziomu naszego bezpieczeństwa. I przez to też pomagają nam być bardziej wiarygodnym, lepszym sojusznikiem, przez to możemy lepiej pomagać także innym aliantom. Dzisiaj jest ważna chwila, ponieważ także po raz pierwszy do nas dołączyli Chorwaci. Przypomnę, że grupa bojowa jest dowodzona, znaczy państwem ramowym dla grupy bojowej są Stany Zjednoczone. Oprócz batalionu amerykańskiego razem z nami jest kompania brytyjska, jest kompania rumuńska, a teraz dołącza również bateria, czyli też kompania chorwacka. Natowska grupa ściśle współpracuje z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. Jak mówił jej dowódca, generał brygady Jarosław Gromadziński, rotacja charakteryzuje się bardzo intensywnym szkoleniem. Każdego miesiąca mamy jakieś większe ćwiczenie i tak samo będzie zmianą drugą. O tyle jesteśmy mądrzejsi, że mamy doświadczenie, jakie wynikły 6-miesięcznego szkolenia i tutaj założyliśmy już na samym początku, że szkolenie będziemy prowadzić stopniowo, skoncentrujemy się na uzyskaniu jeszcze większej połączoności, czyli wzajemnym zrozumieniu się na polu walki, tak zwane interoperability, i to jest naszym głównym celem, który zestawiamy przed drugą zmianą. Jak minione pół roku oceniają żołnierze? Mówi o tym kapitan John Strickland z amerykańskiej armii. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego wszystkiego, co tutaj zobaczyłem, waszej armii, myśli szkoleniowej i współpracy podczas wspólnych ćwiczeń Polaków i Amerykanów. Mój pobyt w Polsce był niesamowitym doświadczeniem i będę go miło wspominał do końca życia. Pozytywnie nastawieni do służby w Polsce są też ich zmiennicy, o czym przekonuje kapral Don Carlo Gerucci. Pierwsze wrażenie jest świetne, macie wspaniałe jedzenie. Jestem z pochodzenia Filipińczykiem i widzę tutaj niemal taką samą kulturę, pełną serdeczności. No i jedzenie jest świetne, uwielbiam je. Rotacja żołnierzy związana jest ze zmianą dowodzenia. Dowódcą batalionu został amerykański podpułkownik Scott Cheney, który podczas uroczystości przyznał, że jego służba będzie oparta na kontynuacji działań poprzednika. Przez najbliższe pół roku będziemy kontynuować to, co rozpoczął oddział podpułkownika LaRouxa. Oczywiście w kooperacji z ludźmi generała Gromadzińskiego. Zobaczycie naszą współpracę z Polakami i pozostałymi siłami sojuszniczymi. Na koniec chciałbym dodać, że nasza obecność tutaj pokazuje siłę sojuszu. Dziękuję bardzo.